Poznaliśmy już podstawowe zależności trygonometryczne pomiędzy wartościami funkcji trygonometrycznych dla tego samego kąta. No może je przypomnę. To są takie tożsamości, że cosinus kwadrat alfa dodać sinus kwadrat alfa to jest w sumie 1, zawsze dla dowolnego kąta alfa. Wiemy też, że tangens kąta alfa to jest stosunek sinusa alfa do cosinusa alfa. No kotangens to jest odwrotność tangensa. 1 przez tangens alfa, czyli to jest cosinus alfa przez sinus alfa. No i to są te podstawowe tożsamości, które wiążą ze sobą wartości różnych funkcji trygonometrycznych dla tego samego kąta. Te wartości różnych funkcji nie są niezależne, spełniają takie zależności. W poprzednich dwóch filmach wyprowadziłem też wzory, w których występują dwa kąty. No to może teraz je wypiszę. Wyprowadziliśmy sobie wzór na sinus sumy kątów alfa plus beta na przykład, że to jest sinus alfa razy cosinus beta dodać sinus cosinus, ale z zamienionymi argumentami, czyli dodać sinus beta razy cosinus alfa. Bardzo łatwo to zapamiętać. Jest sinus jednego kąta, cosinus drugiego kąta, dodać na odwrót sinus cosinus z zamienionymi argumentami. No a wzór na cosinus sumy to był taki, że najpierw są kosinusy obu kątów, cosinus alfa, cosinus beta, odjąć sinusy obu kątów, sinus alfa, sinus beta. No i te wzory wyprowadziliśmy sobie. Tak naprawdę to ja je wyprowadziłem dla kątów alfa i beta w trójkącie prostokątnym i również takich, że suma alfa plus beta to też jest jakiś kąt ostry w trójkącie prostokątnym. I taki był dowód rysunkowy, ale tak naprawdę to można udowodnić te wzory bardziej ogólnie i one są prawdziwe dla dowolnych argumentów alfa i beta. Więc będziemy teraz się tymi wzorami posługiwać i zobaczymy co można jeszcze wyprowadzić, jakie jeszcze ciekawe tożsamości można wyprowadzić z tego co już mamy. No i to jest taka trochę zabawa z tymi tożsamościami trygonometrycznymi. Można sobie zadawać różne zagadki i próbować znajdować na nie odpowiedź, na przykład Ile to jest sinus 2 alfa? No to, żeby to obliczyć, no to można skorzystać z tego pierwszego wzoru. Po prostu napisać, że to jest sinus alfa dodać alfa, no bo 2 alfa to jest to samo co alfa plus alfa. Czyli w tym wzorze muszę zamiast beta wstawić wszędzie alfa, czyli będę miał sinus alfa, cosinus, zamiast beta wstawiam alfa, dodać sinus alfa, cosinus alfa. No i widzimy, że wyszło dwa razy to samo, czyli że przepiszę w nowej linijce, sinus dwóch alfa to jest dwa razy sinus alfa kosinus alfa. Mogę sobie tutaj na ramkę zrobić wokół tego. Wyprowadziłem nową tożsamość. Tak samo mogę wyprowadzić wzór na cosinus 2 alfa na przykład. Napiszę sobie, że to jest cosinus alfa dodać alfa. No i co? Wstawiam zamiast beta alfa wszędzie, czyli będę miał najpierw kosinus alfa razy kosinus alfa. No to napiszę, że to jest kosinus alfa do kwadratu. Odjąć. Sinus alfa razy sinus beta, czyli to będzie sinus alfa do kwadratu. No i wyprowadziłem drugi wzór. Tu jest jego początek, tu jest jego koniec. Wzór na kosinus sumy kątów. Mogę spróbować, korzystając z tego, wyprowadzić na przykład wzór na tangens sumy kątów. Przypomnijmy sobie, co to jest tangens. Tangens to jest sinus przez kosinus. No to może napiszemy tak. Te wzory się przydadzą. Tangens alfa dodać beta. Ile to będzie. Wiemy, że tangens to jest sinus przez kosinus, czyli mogę napisać, że to jest sinus alfa dodać beta podzielone przez kosinus alfa dodać beta. No i teraz mogę skorzystać z moich wzorów, które tutaj mam na górze na różowo, na sinus i kosinus sumy, czyli napiszę, że tutaj jest sinus alfa. Cosinus beta dodać sinus beta cosinus alfa. No a w mianowniku muszę przepisać to, co tutaj mamy. Czyli będę miał cosinus alfa cosinus beta odjąć sinus alfa sinus beta. No i jest jakiś wzór. Jakieś wyrażenie. Ale ono mi się trochę nie podoba, no bo tutaj mam tangens, tutaj mam jakieś sinusy, kosinusy, a chciałbym, żeby ten tangens sumy kątów wyrazić jako jakąś funkcję od tangensa alfa i tangensa beta. Czyli żeby tutaj występował po prawej stronie tylko tangens alfa i tangens beta. No to zastanówmy się, czy coś takiego jesteśmy w stanie uzyskać. No, wiemy, że. Tangens to jest stosunek sinusa do kosinusa. Tutaj mamy różne sinusy, kosinusy, ale są pomnożone, do, potem mamy sumy takich iloczynów, potem iloraz takich wyrażeń, no więc co tu by można było zrobić? I tutaj taki trik można zrobić, że można, żeby uzyskać stosunki po prostu sinusa i kosinusa, odpowiednich kątów, no to podzielimy tutaj licznik i mianownik tego ułamka przez cosinus alfa razy cosinus beta, po to, żeby mieć wszędzie jakieś kosinusy w mianowniku. No bo wiadomo, że tangens w mianowniku ma kosinusy, czyli napiszemy, że robimy sobie miejsce, napiszemy tak. Jest kreska łamkowa. no i tutaj będę dopisywał takie mniejsze kreski łamkowe. Może zrobię to, to innym kolorem, na przykład niebieskim, i w mianowniku napiszę sobie cosinus alfa, cosinus beta, Dodać. Tu też w mianowniku napiszę cosinus alfa cosinus beta. Tutaj też będę miał w mianowniku cosinus alfa cosinus beta. Wszystkie składniki w liczniku i mianowniku podzielę przez cosinus alfa cosinus beta. Czyli tak, jakbym chciał skrócić ten ułamek. Przez cosinus alfa cosinus beta. No i tutaj wpiszę to, co było. Mieliśmy sinus alfa cosinus beta. Dodać sinus beta. Cosinus alfa. A tutaj było cosinus alfa, cosinus beta. Odjąć sinus alfa, sinus beta. Czyli wartość tego wyrażenia, które tutaj mamy, jest dokładnie równa temu wyrażeniu, które mieliśmy poprzednio. Po prostu podzieliłem licznik i mianownik przez cosinus alfa razy cosinus beta, które tutaj napisałem specjalnie na niebiesko, żeby się odróżniało. Czyli tak, jakby skróciłem ten ułamek przez cosinus alfa, cosinus beta. Ja teraz widzimy, że część czynników to jest rzeczywiście się uprości, no bo na przykład tutaj mam w liczniku cosinus beta i w mianowniku cosinus beta, czyli ten cosinus beta z tym cosinusem beta się skróci. Tutaj mam cosinus alfa w liczniku cosinus alfa w mianowniku, czyli to się skróci z tym. Tutaj to w ogóle wszystko się skróci, no mam cosinus alfa, cosinus alfa, a tutaj mam cosinus beta i cosinus beta. Tu się nic nie skróci, bo jest sinus, sinus, cosinus, cosinus, ale za to Zauważcie, że ten stosunek tutaj to będzie po prostu tangens alfa. Ten stosunek, który tutaj mamy, który tutaj zostanie, to jest po prostu tangens beta. Tutaj też będzie tangens beta, no a tutaj znowu będzie tangens alfa. Czyli napiszę, że to się równa tangens alfa, to jest to wyrażenie, dodać. No już pilnujmy kolorów, tangens beta podzielone przez, no i tutaj będzie 1, bo tu się wszystko skróciło, odjąć, no i tutaj mamy tangens alfa razy tangens beta. Czyli ostatecznie, napiszę sobie ten wzór jeszcze raz, dostajemy taki wzór, że tangens alfa dodać beta to jest równe stosunek sumy tangensa alfa dodać tangens beta podzielone przez 1 odjąć tangens alfa razy tangens beta. Czyli wyprowadziłem taki elegancki wzorek, w którym rzeczywiście udało mi się wyrazić tangens sumy kątów za pomocą wartości tangensa alfa i tangensa beta. Tangens alfa plus tangens beta dzielone przez 1 minus tangens alfa razy tangens beta. No i to jest kolejny taki wzór. Bardzo wiele takich wzorów można wyprowadzić. Możemy na przykład w podobny sposób wyprowadzić wzór na kotangens sumy kątów. No to mogę, może na samym filmie, albo jako ćwiczenie, bo to dokładnie tak samo się robi jak to, co tutaj zrobiliśmy dla tangensa. Tylko sinus będzie. W mianowniku cosinus będzie w liczniku i też trzeba będzie przez tym razem sinus alfa razy sinus beta podzielić liczki mianownik. No i dostaniemy analogiczne wyrażenie, trochę inne niż to, które tutaj było. No i widzicie, że korzystaliśmy tutaj ze wzorów, które poprzednio wyprowadziłem na sinus i cosinus sumy. No I to zawsze jest tak z tymi tożsamościami trygonometrycznymi, że opierając się na tych, które mamy, możemy wyprowadzać ciągle nowe i nowe, no i wydaje się, że tych tożsamości jest jakoś okropnie dużo. I trudno się tym wszystkim połapać, ale to jest właśnie związane z tym, że, że te tożsamości wynikają jedne z drugich. Jak trochę poćwiczycie, pobawicie się z tym, no to zobaczcie, że to w sumie jest bardzo proste i to bardzo łatwo można wyprowadzać jedne tożsamości z innych i to jest nawet całkiem niezła zabawa.